trwa wojna w Ukrainie, rozpoczęła się ofensywa w Donbasie, trwają zbrodnie, przerażające zbrodnie rosyjskie na ludności cywilnej w Ukrainie. Czytamy o tym wszystkim, słuchamy. Słuchamy także planów, słuchamy także, co Zachód może zrobić w tej sprawie. NATO mówi, że wojna potrwa jeszcze bardzo długo, nawet może 10 lat. To przerażająca wizja, a w cieniu tego wszystkiego, gdzieś tam na zapleczu, sięgamy po nasze portfele, patrzymy na nasze rachunki bankowe i zastanawiamy się, jak bardzo zostaliśmy przez to, co się dzieje na świecie, uderzeni i jak bardzo jeszcze może wzrosnąć inflacja i pogorszyć się nasza własna indywidualna sytuacja finansowa. I o tym właśnie będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest Polski 2050, Paulina Henik-Kloska. Dzień dobry, pani poseł. Witam serdecznie panią redaktor, witam naszych widzów. Wiadomo, że ekonomia wojenna rządzi się swoimi prawami i także to, co dzieje się w Ukrainie, ta rosyjska agresja powoduje rozchwianie światowych finansów, ale to nie jest jedyny czynnik, który sprawia, że no nie bardzo wiemy, jak mamy policzyć własne dochody, czy mamy planować wydatki, czy mamy dokonywać inwestycji. Jakie są jeszcze te czynniki, które wpływają na sytuację? No, w Polsce to oczywiście kumulacja czynników wieloletnich. Myśmy, trzeba tutaj przypominać, na każdym kroku, kiedy rząd mówi, że przyczyną inflacji w Polsce jest polityka europejska, potem COVID, teraz wojna, trzeba przypominać, że myśmy cel inflacyjny grubo przekroczyli już na początku 2020 roku, przed pojawieniem się pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, bo w lutym inflacja w Polsce, o czym już mało kto pamięta, dobijała do 5%, dokładnie wyniosła 4,7%. I to była baza inflacyjna, której powodem była polityka rządu i Narodowego Banku Polskiego. I potem mieliśmy wiele czynników, które na to wpływało. W dalszym ciągu dokładał rząd i bank centralny. Oczywiście te pozostałe czynniki jak COVID czy wojna, no można powiedzieć, szacuje się, że w 30% również dołożyły. To głównie ceny surowców energetycznych i ta niepewność wokół właśnie przerwanych łańcuchów dostaw, wzrost cen surowców, materiałów, to można powiedzieć z tego powodu około 30% naszej dzisiejszej całej sumy inflacyjnej. My mamy, tak jak powiedziałam, dużą bazę, ona wynika z wielu czynników, pompowania, można powiedzieć, wzrostu gospodarczego na konsumpcji, oparcia głównie na konsumpcji bez silnika inwestycyjnego. Poza tym powodem jest osłabianie złotówki. Widać wprost, kiedy bank centralny jeszcze przed wojną zaczął osłabiać złotówkę i to się w dużej mierze odbiło, zwłaszcza na cenach towarów importowanych. Pani poseł, ale przecież trzeba osłabić złotówkę, mówi o tym prezes Glapiński. Sami wiemy, że inflacja nas niszczy, że to jest coś, co rujnuje portfele, więc jakąś politykę, pewnie późno, ale jednak bank centralny podjąć musiał. Nie, bank w inwestycji, to w dobie inflacji wysokich stóp, wzrastających stóp, bank centralny stara się umocnić złotego, a prezes Glapiński swego czasu osłabiał złotego, a osłabiał zupełnie z innych pobudek. Głównie po to, zresztą o tym mówi do dziś, żeby wypracować wysoki zysk Narodowego Banku Polskiego. A po co nam ten wysoki zysk Narodowego Banku Polskiego? Żeby go wpłacić do budżetu państwa i w ten sposób podtrzymywać trudną sytuację budżetową wywołaną przez rząd. No i ja, bo przecież dzisiaj, jeżeli bank centralny chwali się, że ma 11 miliardów złotych zysku, no to jest to efekt słabej złotówki, a ja bym wolała mocną złotówkę, która będzie gasić inflację, a nie ją umacniać. I to jest właśnie to, ta polityka, ja mówię, ona widoczna jest w wielu obszarach.
czyli brania leków przeciwgorączkowych i jednocześnie wychodzenia z mokrą głową na mróz. Tak samo jest dziś. Bank centralny podnosi stopy procentowe, żeby umacniać złotego, z drugiej strony osłabiał go poprzez chociażby zwiększanie, znaczy luzowanie polityki fiskalnej, to się tak mówi elegancko, ekonomicznie, a to oznacza, krótko mówiąc, skupowanie obligacji emitowanych pośrednio przez rząd, pośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przez Bank Centralny, poprzez zwiększanie ilości pieniądza. No to z jednej strony ludzie płacą ogromne pieniądze za raty kredytu, żeby tego złotego umacniać, a bank centralny go osłabia, finansując coraz bardziej rozdmuchane wydatki rządu. I tak samo jest z polityką gospodarczą, czyli podnosimy stopy procentowe, żeby inflację trochę gasić, żeby gasić trochę rozkręconą gospodarkę, przegrzaną gospodarkę, a rząd obniża podatki, żeby ją rozkręcać i pompować. No w ten sposób podnosimy... Ale to oznacza... To oznacza, że na końcu każdego z tych łańcuszków, to znaczy zarówno rosnących stóp procentowych, jak i sytuacji złotego wobec innych walut, która wcale się specjalnie nie poprawia. Na końcu każdej z tych decyzji jest człowiek, konsument, obywatel, także wyborca, który wziął kredyt w złotych albo wziął kredyt w walucie, na przykład kredyt hipoteczny. Do tego jeszcze wzrastają wydatki na żywność, bo żywność jest pierwszą sferą, w którą uderza inflacja, co oznacza, i proszę o takie ekonomiczne, o taką ekonomiczno-polityczną ocenę, to oznacza, że na końcu ten obywatel płaci i czuje to. Czy obóz rządzący nie dostrzega tego, że taka polityka, która na końcu wystawia rachunek zwykłym obywatelom i to bardzo często tym najmniej zarabiającym, będzie miała swoją cenę, a może nie będzie miała, może można to robić bezkarnie? No niestety w rządzie mamy taki problem, że wciąż chęć utrzymania się przy władzy jest silniejsza od racjonalnej polityki gospodarczej. I dopóki rząd nie zmieni podejścia, zresztą to samo towarzyszy bankowi centralnemu, który w tym zakresie rząd wspiera, to nie będzie dobrze. Bo jakby z tego można zacząć wychodzić, ale trzeba tak gruntownie zmienić podejście. Ja to mówię od dawna, czyli nie tylko zajmować się skutkami inflacji, ale również jej przyczynami i dostrzegać prawdziwe przyczyny tego, z czym dzisiaj się mierzymy. Natomiast dotknęła Pani niezwykle bardzo ważnego obszaru, czyli tego, co odczuwają ludzie. To jest w gruncie rzeczy dzisiaj najważniejsze, bo rosnące koszty życia sprawiają, że przeciętnie każdy z nas chce dostać podwyżkę, żeby zatrzymać mniej więcej ten sam standard życia. To jest naturalne dążenie każdego człowieka. Nie chcemy, żeby było nam gorzej. I tu dochodzimy do tak zwanej spirali płacowo-cenowej, która będzie największym wyzwaniem najbliższych miesięcy. I to ona zadecyduje, nie ceny surowców, no, które też będą rzutować w zależności, jak będą na rynkach się zachowywać i jak rząd zabezpieczy nas przed kolejnymi wzrostami. No ale ta spirala cenowo-płacowa jest dzisiaj największym wyzwaniem dla całej gospodarki i tu już jakby będziemy w dużej mierze uzależnieni od zachowań rynkowych, bo to jest naturalne. My chcemy, ceny rosną, więc chcemy dostać podwyżkę. Podwyżkę dostajemy, ale producent, który musi więcej zapłacić za ręce do pracy, będzie musiał wyrównać sobie to w cenach. Przestrzeń tu zyskowa jest raczej mniejsza niż większa. Dlaczego trzeba naprawdę mądrze, gospodarka musi zachowywać się mądrze, a rząd nie może dokładać do pieca. Póki co dokładał, no przynajmniej ostatnim taką wrzutką mocną do pieca, który rozpalał ogniwo, był Polski Ład, tak? Bo on jakby dorzucił kosztów pracy znowu, które trzeba było w tych kosztach cenowych również zmieścić. Nie ma Polskiego Ładu. Jeszcze jest. Żadna ustawa, jeszcze jest, ale ma go nie być. No nie wpłynęła do Sejmu. To prawda, ale perspektywa jest taka, że tych transferów finansowych będziemy w roku przedwyborczym obserwować jeszcze
sporo. Jak to pogodzić z tym, że ludzi nie stać, no, choćby na opłacenie kredytów, rat kredytów, że one tak szybko rosną, co właściwie praktycznie co 2-3 tygodnie otrzymują klienci z banków nowe wysokości rat. One rosną o kilkaset złotych, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, które do tej pory wydawały się bezpieczne. Wiele osób przewalutowało kredyty frankowe, kiedy frank tak bardzo skoczył w górę. Teraz znowu mają kłopot ze złotówką. Jak to wszystko pogodzić? Z jednej strony polityczna decyzja o transferach finansowych dla ludzi, żeby wygrywać wybory, z drugiej strony tak bardzo rosnące koszty. Tu gdybym była, nie wiem, przedstawicielem na przykład nadzoru bankowego i rządu, siadłabym po prostu z bankami, bo najlepszą drogą byłoby poluzowanie polityki restrykcyjnej w Polsce, według świata i Europy, banków, co do takiego obszaru jak wakacje pożyczkowe na przykład. Tak? My mamy bardzo krótki okres możliwy. Rząd może wydać rekomendacje, ale oczywiście musi to robić we współpracy z bankami komercyjnymi, no i państwowymi, ale generalnie działającymi na wolnym rynku, by utrzymać zdolność kredytową Polek i Polaków. Znaczy, po pierwsze, my dzisiaj nie wiemy, jak wygląda zagrożenie, bo rząd jeszcze nie przedstawił takiej informacji. Nie wiem, czy ktokolwiek się w tym nadzorze zajmuje, na ile wzrost stóp procentowych wpływa na poziom naszej wypłacalności, bo zdecydowanie bardziej opłaca nam się podtrzymać zdolność kredytową Polaków niż płacić koszty jakiegoś, można powiedzieć, masowego wywracania się kredytów hipotecznych. To jest największy koszt i pamiętajmy, że ten koszt zawsze ponoszą wszyscy uczestnicy rynku, ponieważ banki zaraz taki kredyt, który przestaje się spłacać, wrzucają w rezerwy, a te rezerwy przenoszą na koszt ryzyka, jako koszt ryzyka na innych klientów. Więc to jest bajka, że to idzie gdzieś w komin i nikt za to nie płaci. Pewną formą dobrą podtrzymania tej zdolności jest również Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, ale on nie działa tak, jak powinien. Myśmy jako Polska 2050 złożyli ustawę, która ma poluzować i urealnić, można powiedzieć, warunki korzystania z funduszu dla kredytobiorców. To jest taki fundusz dodatkowy pożyczkowy, który dziś podtrzymuje, a który docelowo spłaca się gdzieś po spłacie kredytu głównego. No ale za to można w tych trudnych chwilach, ja zakładam, że w ogóle nadzór bankowy i banki powinny założyć, że około 10% całej długości trwania kredytu możemy dostać, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jakąś zadyszkę finansową. A my tą zadyszkę w Polsce dzisiaj możemy mieć do 3 miesięcy, potem bank wypowiada. To są umowy, to są zbyt restrykcyjne przepisy i nad tym też trzeba z bankami się Banki musiałyby się zgodzić, a polityka banków jest twarda, dopóki można, dopóty te umowy kredytowe są trzymane bardzo silną ręką. Tak, ale to w interesie banków przede wszystkim jest to, żeby nie musiały zawiązywać rezerw i wypowiadać umów kredytowych, bo to właśnie one poniosą na koniec dnia koszt. Więc najpierw szacowanie, na ile w ogóle mamy problem w tym obszarze, a potem szukanie rozwiązań. Najlepiej poza administracją państwa, a jeżeli rynek nie daje rady, to tu powinna wchodzić administracja państwa, bo tak jak powiedziałam, koszt podtrzymania płynności sumarycznej jest tańszy niż przyjęcia przez rynek jakiejś dużej niewypłacalności tych kredytów, które zwłaszcza tych, które pod wpływem zapowiedzi prezesa Glapińskiego i premiera Morawieckiego, że oto nastąpi era niskich stóp procentowych, bierzcie kredyty, będzie dobrze, jest stabilnie, mamy cud gospodarczy, faktycznie wzięli na maksa pod korek, można powiedzieć, kredytów w czasach, kiedy stopy były bardzo niskie i dzisiaj mają realnie problem ze spłatą rat. Natomiast oczywiście docelowo rząd musi zająć się samą inflacją, czyli przyczyną powstawania wysokich stóp procentowych, bo bez tego to my dalej, panie redaktor, dobrze gospodarki nie uspokoimy. Jak ma się tym zająć, skoro pani poseł sama mówiła pani, że presja podwyżkowa jest bardzo duża, szczególnie, że przecież jesteśmy częścią Unii Europejskiej i to jest w dużej mierze system naczyń połączonych finansowo. Presja płacowa na pewno jest elementem także tego, co dzieje się w całej Unii Europejskiej. Jak rząd ma zwalczać inflację?
Rząd ma w swoich rękach rzeczy, które może uruchomić, które przyniosą pewną ulgę albo będą umacniać złotego. A no na przykład środki europejskie. Brak tych środków sprawia, że po pierwsze rząd realizuje te same inwestycje, które miał zaplanowane z środków europejskich, ale robi to w oparciu o dług. Najczęściej ten dług najgorszy, najdroższy, pozabudżetowy, finansowany pośrednio przez Narodowy Bank Polski. Czyli to z tego musimy zrezygnować. Musimy w końcu uruchomić środki europejskie, które ograniczą poziom zadłużania państwa i które z drugiej strony dadzą nam dewizy, które wyprzedawane będą umacniać złotego. Przecież nawet Rosja robi to z rublem. Zaraz jak dostaną dewizy za surowce energetyczne, sprzedają je, by w ten sposób sztucznie umacniać rubla. Bank centralny powinien robić dokładnie to samo, czyli zresztą zostało to zapowiedziane, że będą sprzedawać dewizy na rynku, ale ich nie mamy, bo nie mamy środków europejskich, nawet Krajowy Plan Odbudowy. To jest zamach na ekonomiczny, na portfele Polek i Polaków, co robi Zbigniew Ziobro i jego ekipa, blokując w tak trudnych czasach środki europejskie, bo one są nam potrzebne bardziej niż w 2004 roku, kiedy do Unii wchodziliśmy. Z pewnych powodów oczywiście. Druga rzecz, którą rząd powinien zrobić, to zrezygnować z takiego Bizancjum, które od wielu lat w rozrastającej się pisowskiej administracji obserwujemy i trochę samemu zaciągnąć pasa, by faktycznie włączyć plan oszczędnościowy państwa, które kosztuje nas coraz więcej. Przecież obserwujemy te puchnące budżety administracji, czy to premiera, prezydenta, różnych obszarów, no i w tych wszystkich instytucjach, funduszach, które w międzyczasie powstały, nie da się tak dalej pojechać. Ta administracja, która zresztą przepala też nasze pieniądze na kary, na różnego rodzaju pieniądze zupełnie niepotrzebnie wrzucane w błoto, ta polityka też musi się zmienić. No i ostatnia rzecz to oczywiście zapewnić nam stabilność surowców energetycznych i to też idzie zrobić. Na to też są pewne mechanizmy. Przecież nie każdy kraj dzisiaj tak słono płaci za wojnę energetyczną, a ponieważ niektóre rządy zabezpieczyły obywateli dłuższymi kontraktami, inaczej regulującymi ceny, kontraktami terminowymi na surowce energetyczne, bo przecież takie kontrakty można zawierać, zabezpieczając ceny, zwłaszcza kiedy widzieliśmy, że idzie wojna, że Putin może zacząć szantażować nas, że jesteśmy bardzo mocno uzależnieni, rząd powinien o tym myśleć, ale jak my od miesięcy nie mamy ministra finansów, a rząd głównie zajmuje się, pani redaktor, szukaniem winnych, gaszeniem pożarów, a to trudno wychodzić do przodu. Więc trzecią rzeczą, którą musimy zrobić, co powinniśmy zrobić pilnie, to jakby zabezpieczyć dostawy surowców energetycznych z innych kierunków niż Rosja w cenach przynajmniej stabilnych. One nie będą niższe niż dzisiaj, ale te podwyżki myśmy już skonsumowali, tylko żeby one dalej. No i oczywiście dbanie, umacnianie złotego na każdym kroku, umacnianie złotego, a nie chwalenie się 11 miliardami zysku Narodowego Banku Polskiego. Pani poseł, na koniec pytanie bardziej polityczne. Opozycja jest między spotkaniami. Jedno się odbyło, drugie się odbędzie 4 czerwca, to które z inicjatywy właśnie Polski 2050 ma być zorganizowane. Czy pani sądzi, że opozycja niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji będzie szła do wyborów, to jest w stanie na przykład w sprawach finansowych i ekonomicznych mówić jednym głosem, sformułować kilkupunktowy choćby plan, tak żeby wyborcy mieli jasny komunikat. Tego chcemy, do tego zmierzamy, tak a nie inaczej powinno być. Jak najbardziej opozycja jest w stanie postawić na minimum programowe to, które jest najważniejsze dziś z punktu widzenia Polek i Polaków, czyli po pierwsze gospodarczego, bo to dzisiaj niezwykle ważne, po drugie państwowego, czyli odbudowy niezależności instytucji, demokratycznego państwa prawa i tak zwanej praworządności. Mówię tak zwanej, bo ona jest szeroko rozumiana, mam tu co innego na myśli niż Zbigniew Ziobro, czyli w tym obszarze też również sądowym. No i w tych pozostałych obszarach, no transformacja energetyczna to jest kolejny krok, po który musimy sięgnąć pilnie, bo który w sposób bezpośredni rzutuje nie tylko na nasze życie, ale również na gospodarkę właśnie, na brak stabilizacji czy cenowej, czy w ogóle w zakresie dostaw. Więc tych obszarów, w których opozycja w całości
może zawrzeć porozumienie i podpisać minimum programowe, jest bardzo szerokie i tu jesteśmy, myślę, że dość w miarę spójni. Myślę, że nawet skrajna lewica przekonała się, że nie można wiecznie rozkręcać spirali wydatkowej finansowanej z długu. Jak to odbija się na naszych portfelach dzisiaj czytamy, a przecież dokładnie to robił rząd, na to pozwalał bank centralny, finansując to pośrednio na górce koniunkturalnej. To było najgorsze. Więc naprawdę dzisiaj priorytety są jasne i znane. Metody, jak widać, bardzo często powtarzamy te same. Trzeba je tylko spiąć, aby wybrać najlepsze elementy. Ale czy to możliwe? Mówi pani, że tylko należy spiąć. No, opozycja się z tym boryka już dłuższy czas. To tylko wydaje się aż. Panie redaktor, wyborcy opozycji nie wybaczą opozycji braku porozumienia w tych podstawowych obszarach merytorycznych i tego na pewno oczekują. I każdy, myślę, ma to na uwadze. Natomiast wyborcy opozycji mają, myślę, też dość obłudy i kłamstwa. Dzisiaj jesteśmy w czasach wojny. Po ciężkich czasach pandemii, w trudnych czasach inflacyjnych, ludzie są zmęczeni i naprawdę trzeba ważyć słowa. Nie można rzucać obietnic bez pokrycia, których nie będziemy w stanie spełnić. Dzisiaj ludzie oczekują pomocy, wsparcia, ale racjonalnego. Takiego, gdzie będzie szanować się pieniądz, a pomoc i wsparcie i rozwiązania będą bardzo dobrze wycelowane i do zrealizowania. I tego, myślę, oczekują wyborcy opozycji, niezależnie od tego, czy są wyborcami Polski 2050, może zwłaszcza Polski 2050, ale także Platformy Obywatelskiej, Lewicy czy innych ugrupowań wchodzących w skład demokratycznej opozycji. Na tej deklaracji dość w sumie optymistycznej zakończmy naszą rozmowę, za którą bardzo dziękuję. Moim gościem była posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Dziękuję. Dziękuję i tego optymizmu będziemy szukać w przyszłości. Najważniejsze, przerwać monopol władzy w Polsce i zacząć racjonalnie rozwiązywać problemy Polek i Polaków. Dziękuję.